Witamy Państwa, kolejny film, ale to jest jakby ciągłość tych poprzednich filmów, takich krótkich, i chcemy Państwu tutaj zaprezentować organy wielisławickie. To jest kolejny dowód artefaktowy, że na tych terenach stało gigantyczne drzewo Edeno, które sięgało do Pałacu Najwyższego i miało mniej więcej 3000 km wysokości. Był to światłowód, który przekazywał energię z pałacu na ziemię, gdzie żyli ludzie i żyły niestety hybrydy, giganci. Następnie, co my tutaj mamy, czego to jest dowód, że ojciec niebiański, ten, który mieszka w kuli, właśnie w tym gigantycznym diamentowym pałacu, to właśnie on w którymś momencie pod koniec złotej ery musiał zlikwidować tą diabelską zhybrydziałą z cywilizację, ponieważ ona zagrażała życiu już ludziom i jego genotypowi. No i to spowodowało, że wyłączył pałac, spadła temperatura do co najmniej minus 176 stopni. Wszystko zamarzło, drzewa Edenu zostały zniszczone, hybrydy też. Ci plazmowi giganci, plazmoidalni giganci, zostali zamrożeni, a później skamienieli. Zostali skamienieleni i świadectwo tego widzimy też na całej Ziemi. Też wszystko postaram się dać Państwu w opisie. Część z Państwa już tak grzebią w temacie, a więc to jest tylko ciągłość. To nie jest akurat kamieniołom, tylko to jest akurat taka struktura, która się tutaj na skutek erozji po prostu pojawiła. Ja Państwu tutaj trochę przybliżę. No i to jest właśnie ta podobna struktura jak w tym kamieniołomie. Ale tu pojedziemy trochę wyżej. No będziecie Państwo widzieć, że to jest właśnie taka struktura. O, tu Państwu pokażę wszystko. O, tak to właśnie wygląda ta strukturka. Mogę nawet przybliżyć. O. No i teraz tak, no i co to my, jaki z tego wniosek tutaj płynie? My tu mamy jeszcze co? Rzekę, jak najbardziej. Tutaj turyści też chodzą. Tutaj mamy to, obok taką wiatę. O, proszę bardzo, tu mamy obok rzekę, która przepływa. O, takie rzeczy. Tam trochę dalej też Państwu. Też ładna rzeczka, tam jest zapora dalej. O, i takie właśnie rzeczy są. No i teraz tak, a więc mamy koniec złotej ery, następuje zlodowacenie. I te zlodowacenie powoduje, że właśnie powstają takie skamieliny właśnie tych drzew Edenu. I one są tutaj na terenie Sudetów, bo to jest co? To jest Dolny Śląsk, Pogórze Kaczawskie. Na terenie Sudetów jest tego, takich miejsc jest pod dostatkiem. Oficjalnie to się mówi tam, że to jest jakaś tam trasa tych, jak to się mówi, wygasłych wulkanów, nie? To tak się mówi, tak oficjalnie, to tak, no dla tych, którzy niezorientowani są, to się mówi, że to są jakieś wygasłe wulkany, no tylko trzeba by się zastanowić, no jak lawa wygląda. Lawa to co, ma takie słoje, co od szalunku leciała ta lawa? No ale to są takie uśmiechy, chichy. A więc tutaj mamy strukturę właśnie tych łyk. O, jeżeli to jest taki łyko drzewa Edenu. No i wcześniej. Kolorystycznie to przypomina drzewo. No właśnie, zobaczmy tutaj kolorystycznie. Też to przybliżymy może. Ogólnie to jest chyba najbardziej spektakularny obiekt tutaj w Sudetach, bo widzieliśmy już kilka. Tak. Natomiast ten najbardziej przypomina kolorystyką. Kolorystyką drzewa. Drzewo i drzewo leśne, polne. Polecamy, żebyście Państwo tu przyjechali, zobaczyli to na żywo, bo może kamera tego nie ujmie. Natomiast wygląda to dosłownie jak ścięte w pewnym momencie drzewo do pewnego stopnia i później odłamane. Następuje tak, erozja i następuje tam odłamanie tej ściany. O, w ten sposób. Tak to wygląda. O, no i tutaj mamy tu, co Państwu jeszcze chcemy powiedzieć. Pokaż jeszcze tamtą strukturę właśnie.
Właśnie, znaczy, tam widać właśnie ten pień. Zaraz to podniesiemy, bo tu się akurat do kadru ładują turyści. No oni tutaj akurat są bardzo aktywni. A jak zwykle. Jak zwykle. Zresztą my zawsze mamy właśnie... Przeszkadzaczy. Przeszkadzaczy, tak. Zawsze się ładują po prostu do kamery wszyscy na kupę. Poprzednio mieliśmy w tej dolnośląskiej Fujiyamie, też mieliśmy po prostu tych turystów. Oni się akurat to szliśmy tak, co oni szli tak samo naszą trasą, nikogo nie było. Ale akurat kiedyś zaczęliśmy filmować, to od razu się wszyscy zwalili. Akurat przyszli nagle, po prostu przyszło dobre kilkanaście osób. Nie, to tam my zawsze mamy, jak chcemy coś tam sfilmować, coś ciekawego albo coś powiedzieć, no tam my zawsze mamy klientów do tak zwanych przeszkadzaczy. No ich jest tutaj pod dostatkiem, ale dobra, oni sobie tutaj chodzą. Ja tutaj... Proszę, pokaż tam tę strukturę jeszcze. Aha, no i tam, o, jeszcze tam to. W sumie najlepiej to, wiecie co, wygląda to na to, że to najlepiej, znaczy kamera tego moim zdaniem tak nie odda. Ale przynajmniej jakiś tam fragment tego wszystkiego, no to jest taki dość charakterystyczny, nie? No i to jest właśnie, to są ślady właśnie po tych drzewach Edenu. Zresztą, proszę Państwa, my zachęcamy, żebyście odwiedzali te miejsca, zwłaszcza niebocentrycy, i poczuli tę atmosferę, która tutaj panuje. Słuchajcie, te miejsca akurat nie są uczęszczane na bogato, tak jak w innych rejonach tutaj Sudetów, jak Szklarska Poręba, czy inne miejsca, gdzie są różne obiekty turystyczne. Natomiast tutaj jest względny spokój i to chyba tak ma być. I atmosfera jest taka, którą nie da się przekazać słowami. To trzeba poczuć. Na przykład, co wam powiem, taka ciekawostka. A ja tutaj wam Państwu to tak pokazuję. Ta kamera pokazuje, bo zaraz tam są klienci już, a ja nie chcę, żeby oni tam weszli w kadr. Zaraz to my zrobimy inaczej. O, ja może tutaj się zatrzymam. O, dobra. Niech tak będzie. O. Na razie niech... O, dobra, tak to zostawię na razie. I co tu chcę powiedzieć Państwu? Poprzednio byliśmy w tym kamieniołomie w Wojciechowie i tam się dowiedzieliśmy od tego pana, że przyjeżdżają Niemcy i kupują najbardziej regularne takie fragmenty tych skał, które są tam wydobywane. To znaczy ten kamieniołom to dopiero ruszy za miesiąc, będzie tam wydobycie tego bazaltu, tych łyk Edenu, ale wcześniej przyjeżdżali Niemcy, ponieważ on był gdzieś tam zamknięty około 8 lat. I teraz dopiero za miesiąc będzie uruchomione tam wydobycie. Oni wydobywają jak najbardziej takie charakterystyczne kęsy tych skał. Kęsy tych skał i oni biorą to, aha, uwaga, nie na wagę, tylko na sztukę. A więc najprawdopodobniej wiedzą, co jest zgrane, bo oni specjalnie przyjeżdżają właśnie... I pojedyncze egzemplarze. Kupują pojedyncze egzemplarze i to specjalnie właśnie na te egzemplarze nie z Niemiec przyjeżdżają. To jest taka ciekawostka, nie? Tutaj nie wiem, czy ktoś przyjeżdża, ale to jest ogólnie dostępne miejsce. Tutaj jest taka wiata dla turystów, ocienione miejsce, a więc można tutaj sobie to wszystko obejrzeć, nie? Poprzednie miejsca, gdzie robiliśmy takie krótkie filmiki, to były też bardzo charakterystyczne, z tą tak zwaną śląską Fujiyamą, tam gdzie byliśmy na tym szczycie, to tam tak samo właśnie te struktury były widać. Jeżeli tam połączymy tutaj te wszystkie filmy tam poprzednie, no to nam akurat wyjdą te struktury, które no, one są praktycznie tutaj na całych Sudetach, bo tych kamieniów jest w tych okolicach bardzo dużo i one się ciągną tutaj od niemieckiej granicy po wschód. Po koniec Sudetów, a więc praktycznie pod naszymi nogami stało na tych miejscach potężne drzewo Edenu, gdzieś o średnicy kilkuset kilometrów, no i wysokości 3000, nie? A więc tak to było. Pytaliście się o taką rzecz, czy można, jakby to powiedzieć, czy można to odtworzyć, nie? Takie pytania padły tu. Państwo pytacie. Czy można odtworzyć to? Słuchajcie, takie łyka drzew Edenu na pewno mają swoje DNA.
i one są gdzieś tam głęboko pod ziemią. Takie jądro jest zapodane i to może się powoli odtworzyć. Tak samo jak może się odtworzyć na podstawie ikry na przykład łosoś, który wymarł według naukowców, mówił 150 milionów lat temu. Jeżeli przepuści się prąd o odpowiedniej częstotliwości przez ikrę normalnego łososia, to wtedy odbija, czyli odkodowuje się ten kod genetyczny, że następny łosoś to będzie już z tej ikry, to będzie łosoś szablozębny. Tak samo jest z roślinami, z tymi właśnie drzewami, z tymi światłowodami. To wszystko jest w pamięci. Tak, nawet nasz kolega zbudował sobie takie urządzenie, które się nazywa urządzeniem Ebnera. Urządzenie Ebnera. I testuje. Aha, no i testuje na roślinach. Jak najbardziej odtwarza tam różne gatunki roślin. A więc ta technologia jest po prostu znana ojcu temu z diamentowego pałacu. A więc to wszystko zostało w tych początkach swoich zakodowane. I kiedy będzie zmiana już władzy, to ta ziemia będzie parkiem i ona się, cała ziemia i te wszystkie łączniki światłowodowe, moim zdaniem się one odtworzą. One się odtworzą, czy będą powstawać jakby obok, ale będą się odtwarzać. Tak samo czy tam zwierzęta, dawne zwierzęta, czy też dzisiejsze, czyli dawne zwierzęta, te, które powiedzmy według naukowców wymarły ileś tam lat temu, to one zostaną odtworzone z ikry tych, znaczy w przypadku ryb, no są jeszcze tam inne zwierzęta, które mogą być odtworzone, na przykład tygrysy szablozębne, ale nie myślę, że wszyscy tam będą właśnie w nowym porządku się tam na przykład będą tygrysy szaleć, gryźć i tak dalej, ale po prostu takie były w czasach złotych ery, no i ta złota era zostanie odtworzona biologicznie, z powodów roślin i tak dalej, a łączniki dalej będą wzrastać i przekazywać energię z pałacu, dlatego ludzie będą żyć wiecznie, jego genotyp. Natomiast hybrydy, jak w czasach, pod koniec czasu złotej ery, hybrydy po prostu muszą przestać funkcjonować, ponieważ nie są genotypem ojca. O, w ten sposób. Nie są genotypem, a więc po prostu los hybryd jest przesądzony. No ale, znaczy na podstawie tego, co się działo właśnie pod koniec złotej ery. Przecież one zostały wszystkie zamrożone. Praktycznie wszyscy buntownicy, może nawet byli buntownicy ludzcy, którzy się nie schowali do podziemi, mogli też być zamrożeni, oczywiście, jak najbardziej. Każdy, kto nie chciał się schować w podziemiach, to został zamrożony. I tak to właśnie wygląda. Tak, chcieliście, żebym Państwu coś tutaj powiedział? Co tu jeszcze mamy ciekawego do powiedzenia? No tutaj te tereny, jeździmy tutaj już od roku po tych terenach i one są bardzo charakterystyczne, szczególnie kamieniołomy, ale to miejsce widzimy tak samo, ale ja tutaj możemy powiedzieć, że najlepiej to samemu sobie zwiedzić, popatrzeć i tak dalej, nie? No to chyba wszystko, resztę, jeżeli coś jeszcze nie dopowiedziałem, a coś mi się przypomniało, to zapraszam do opisu, tam będziemy linkować wszystko, co się da. No to tyle. Dziękuję. Na razie.